jaki sposób zareagowałeś na informację, że z arcybiskupa Peca zostaną zdjęte kary kościelne? Ściśle biorąc, na arcybiskupa nie były nałożone nigdy kary kościelne. Został on zmuszony do rezygnacji ze stanowiska arcybiskupa diecezji. I arcybiskup, jego następca, ograniczył jego działalność publiczną, biskupią. Nie udzielał święceń, nie głosił kazań, nie występował w uroczystościach kościelnych, pontyfikalnych. Ponieważ arcybiskup Pec do tego się nie stosował, arcybiskup Gondecki, jego następca, zwrócił się do Stolicy Apostolskiej i ta wydała taki dokument, umacniający te ograniczenia w wystąpieniach publicznych. Ta wiadomość prasowa tutaj sugeruje, że te ograniczenia zostają cofnięte. Ja zareagowałem na to z wielkim niedowierzaniem. To rodzi podstawowe pytanie, co oznacza taki dekret właściwie wobec człowieka, który został skłoniony do ustąpienia z urzędu przez Stolicę Apostolską, to znaczy, że były bardzo gruntownie zbadane przesłanki, żeby tego od niego zażądać. I teraz jak gdyby nigdy nic, cofa się te ograniczenia. Dlatego myślę, że mi jest bardzo trudno w ogóle zrozumieć sens takiego dokumentu wydanego przez Stolicę Apostolską. To prowokuje interpretacje jak najgorsze. Że na przykład arcybiskup, korzystając ze starej znajomości w Watykanie, załatwił sobie taką decyzję? Interpretacje mogą być różne. Może być interpretacja taka. Wszystkie decyzje przedtem były pomyłką. Ksiądz arcybiskup Pec został skrzywdzony i oto niewinnemu zostanie przywrócona jego cześć i honor. Czyli cały ten wysiłek, który poprzedzał tamte wydarzenia sprzed lat Watykanu, był nieporozumieniem. Może oznaczać arcybiskup w prochu, popiele, na kolanach, odbył pokutę i jest gwarancja, że jest człowiekiem przemienionym i skruszonym. I wreszcie taka najbardziej narzucająca się interpretacja, że jego długie zabiegi o to, który wiadomo było, że bardzo dbał o to, żeby zabiegał o to, żeby być rehabilitowanym, że osiągnęły swój skutek w Watykanie jakimiś sposobami jemu wiadomymi. Jest zrozumiałe zaskoczenie, nawet powiedziałbym zgorszenie ludzi. Jeżeli taki dokument w ogóle istnieje, to moim zdaniem wiernym i niewiernym wszystkim należy się bardzo klarowne wyjaśnienie, co to znaczy. To są rzeczy, które mają tak wielką nośność w Kościele. To są jakieś znaki, które coś znaczą. I tu nie wolno zostawić ludzi tak samych sobie. Byłoby zabronione, teraz już wolno. Co się stało, każdy pyta. Zwłaszcza w tym klimacie wielkiej surowości w całej tej sferze nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa. Jak to będzie wyglądało w kontekście wielu wypowiedzi i w ogóle polityki Benedykta XVI, która wprawdzie dotyczy przypadków pedofilii, ale i tak przecież opinia, nie tylko polska, ale i publiczna, bo jutro napiszą o tym wszystkie gazety światowe, odczyta postępowanie Stolicy Apostolskiej jako dwulicowość. Dlatego przyjąłem ten dokument z wielkim niedowierzaniem. Sądzę, że gdyby taki dokument był, arcybiskup Pec by się postarał, żeby on został upubliczniony. Mówi się o tym, że on ma być czytany w archidiecezji poznańskiej z ambon. Rzecznik prasowy kurii
bardzo wstrzemięźliwie, ale odżegnuje się od wiadomości podanych przez Gazetę Wyborczą, nic pozytywnego nie mówiąc, co się dzieje. Więc atmosfera jest dla obrazu Kościoła i dla sumień ludzkich w tej chwili bardzo niedobra, bardzo szkodliwa. Czy jeśli taki dekret rzeczywiście zostanie przysłany do archidiecezji poznańskiej, to czy arcybiskup Gądecki ma jakieś możliwości zablokowania go, zignorowania? Na terenie lokalnego kościoła biskup jest najwyższą władzą kościelną i podlega tylko papieżowi. Dlatego, jeżeli papież mu, czy w imieniu papieża jakaś kongregacja mu nakaże to ogłosić, to on nie może powiedzieć, nie będę słuchał, non serviam, ale może złożyć dymisję wtedy, powiedzieć, jak coś takiego będzie się, ma się ogłaszyć, ja w tym biorę udział. Natomiast takie dokumenty kongregacji, w imieniu kongregacji, to ma możliwość zablokować oczywiście. To nie będzie czytane. Bardzo niedobra jest ta niejasność sytuacji w tej chwili. A czy jest możliwość, że cała ta sprawa odbywa się bez wiedzy Benedykta XVI, że kongregacja sama taki dokument wydaje, on nie musi mieć podpisu papieża? Jak to się dzieje? Z tego, co dociera do mnie z Watykanu, system pracy tych urzędów pozwala przypuszczać, że to jest możliwe, że to nie jest sprawa taka, która wymaga zgody papieża, to nie jest zdjęcie z komuniki papieskiej, więc formalnie jest to możliwe. Myślę, że takim nieszczęściem urzędu jest troska o to, żeby nie martwić szefa, który jest stary, chory, ma dosyć zmartwień.